dzisiejszym ekscytującym odcinku Sharikan wraz z ekipą udadzą się w niezwykle długą podróż. Tym razem nie na Podlasie, tylko do Sosnowca, gdzie walczyć będą ze spadającymi samolotami oraz zombiakami. Czy uda im się przebyć odległość 10 tysięcy metrów i więcej? Dowiecie się oglądając ten materiał do końca. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod tym materiałem oraz subika z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. A teraz zapraszam do materiału. Dobra, ekipa, słuchajcie, dzisiaj zabieram was, nie zgadniecie na co? Na wielką, wspaniałą wycieczkę. Znowu pojedziemy w długą podróż w Robloxie, ale tym razem nie udamy się na Podlasie, tylko dzisiaj jedziemy wprost na sam Sosnowiec. Super, nie? Tylko że żeby się tam przygotować, musimy zaopatrzyć się w nowy sprzęt, ponieważ ten samochód sportowy, który ostatnim razem wylosowałem, jest totalnie beznadziejny. Raz, że się bugują mu totalnie opony, wylatują mu, nie da się go jakoś wymienić silnika i nawet bagażnika nie ma, gdzie nie możemy trzymać rzeczy. Dlatego jestem za tym, żeby zakręcić na kole fortuny i wylosować coś nowego. Helikopter! Helikopter! Helikopter byłby wspaniały. Niech będzie jeden los. Uwaga! Wylosowałem dom znowu! A ja 150 jakichś coinów! Do czego to jest? Za te coiny można losować! Okej, dobra, dobra, mam spiny! Lecimy! Lecimy! Złote skrzynki, wygrywamy! No i znowu dostałem kolejne 150, ale szajs. Ale dobra. Masz limit tych później losów za te monety. Dobra. Dreamhouse Wrap, to jest jakiś skin? Tak, to jest skin, tak. Nie wygrałeś domu. Ja też myślałem, że nic nie wygrałem. Jedziemy dzisiaj podstawowym vanem, bo jedziemy na wycieczkę całą rodzinną, więc... No, dobra, jedźmy autobusem. Chcesz autobus kupić? Jedziemy autobusem! Ale ja nie wiem... Ale on jest w ogóle... To jest klasyczny bus, on nie jest dostępny chyba na Sosnowiec. To poczekaj, ja ogarnę. Poczekaj. Ej, mam super wspaniały samochód. O mój Boże. Co się stało? Co jest? Jedziemy. Tak? Słuchajcie, jedziemy. Gdzie? Zaskoczę, jedziemy? Mam super samochód. Okej, dobra, jedziemy na super przygodę naszego życia. Poczekaj, bo mnie musi przeładować. A bo na Podlasiu jeszcze rekordu nie zrobiliśmy. No właśnie, ja zrobiłem jakiś tam rekord. Ale dzisiaj jest Sosnowiec w planach. I mam do dyspozycji taki wypasiony samochód, jaki tutaj widzicie. Albo... Ej, ten niebieski, no co tu stoi? Gadasz? O mój samochód właśnie. To jest twój samochód? To jest mój samochód. Ej, on jest świetny. Ej, dobra, składamy go, jedziemy. Ej, bajeracki. Kosztował mnie tylko 800 robuxów. Pierdzieli, że 800 robuxów na niego musiałeś wydać? Widzowie, wiecie co robić, musicie zostawić pierdeliard łapek w górę! To nie ten koło, Sharikan! Jak nie to? A to może takie sportowe damy, czekaj, a jak damy takie, to co się stanie? Może szybciej będzie jeździł? Ty no popatrz. O, zamontowałem silniczek! A możemy takie drzwi zamontować do tego super wypasionego samochodu? Czemu się tego... No nie da się, właśnie są przyczepione! Kto się taśmą skleił? No czemu psujecie mój samochód? Ej, no nie da się drzwi odczepić, bo tu jest lusterko! Czemu to lusterko... Są zasuwane. No nie, no lusterko jest osobno od drzwi i ono jest... Przytwierdzone do powietrza? Coś ty zrobił z tym samochodem? Z tyłu! Ej, no. Ale tylnik też się nie da odczepić! Co ten samochód? No jednak się da, dobra! Czemu psujecie mój samochód? No wiem, że kupiłem go za złomie, ale już psujecie mój samochód! Nie psujemy go! Mamy drzwi! Ja. Ej, dobra, ej, patrz, z tyłu mamy super wypasione miejsce. Catnap, ty tu możesz jechać, bo zwierzątka jeżdżą z tyłu. One nie siedzą z przodu na siedzeniach, więc musisz jechać tutaj. No dobra, ale mi się nie będzie benzyna obijała, no. Skoro mamy bagażnik, to teraz możemy zapakować banany i inne rzeczy tam do niego. Ja już zgłodniałem trochę, to tak wiesz, jednego bananka se tam zjadłem, a drugiego idę zanieść do bagażniku. Co? Co? Znaczy co? Co? Mówię, że dzielimy się wszystkim, co mamy, żeby nikt nie umarł. Dobra, jak ty przemalowałeś samochód tak szybko? A bo wsiadłem. To dlaczego on się z niebieskiego czerwony zrobił? No bo to jest skin taki mój. A wyjdź z niego, wyjdź z niego. Patrzcie, mam Elzę. To jest Elza z Sosnowca. Mam ten mocz. Mogę bronić rodziny. O, ty masz minigana w końcu. Ale nie marnuj amunicji! No mam właśnie! Dawaj to! Jak to masz? To ma nieskończoność amunicji? Tak. Pierdziel! Tak, podtrzymaj. Ej, faktycznie! Co ty? Mogę stać na samochodzie i być wieżyczką i robić... Albo z tyłu, jako napęd! Siłą odśrodkową! Wow, ej, wybuchło? Strzeliłem w gaz i wybuchło. Ej, dobra, ten samochód jest takim szajsem. No jaki szajs ten samochód jest! No patrz jak mu... O, dobra, naprawiło się. Dobra, jedź! Wsiadać! Jedź! Szybko! Rodzinka! Ja nie rozumiem, że samochody premium jeżdżą gorzej niż te podstawowe. Nie, patrz, 60 na godzinę. To może ty lepszą benzynę zatankowałeś teraz. 80! Jak 60? Przecież się znam na liczniku. 80. No widzę na liczniku, że jest 60. Nie okłamuj mnie! Nie okłamuj mnie! Jest 80. Jedziemy cały czas, ciśniemy. Musimy dojechać do 10 000 metrów dzisiaj. Taki jest nasz cel. Bo słyszałem, że tam... 160! Wow! To po garach, ręczny! O, i widzisz driftem. Wow, jak szybcy i wściekli! Jak szybcy i wściekli teraz. No i do przodu jedziesz. Szybko, bo tam widziałem dużo syfu. I były nawet chyba toalety ceramiczne, więc możemy wziąć ze sobą. Dobra, co dzieje się? Opoda nam wypadła. Ej, za nami! Co się dzieje? A, samolot leci! System radarowy Catnap wykrył zagrożenie. Dobra, mutanty stoją. Wyciągaj tego minigana. Ja coś czuję, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że te wazy kiedyś sprzedamy. Ja mam mój nóż! Gdzie masz? O, masz nóż za masę. Wow, ale go porobiłeś teraz, nie? Ty to jesteś super. Dobra, chyba nie ma więcej. Gregory, ej, no nie, no to... Ej, waza tu jest! Zielona waza, niech ktoś bierze do plecaka. Mam jedno miejsce jeszcze na nią chyba. Dobra, mamy to. Mamy też srocz. Katem, nie chcesz? Sprzedam. Weźmiemy do tyłu. Bier! Mamy miejsce teraz! Walić sportowe samochody. Wiecie, że ten samochód, Gregory, ten samochód jeździ szybciej niż ten sportowy samochód? No bo to jest super samochód. Ej, zamontujmy piły łańcuchowe. Znaczy te piły z przodu zamontujmy i będziemy rozjeżdżali zombie. Przecież one są w budynkach, nie wychodzą na drogę. Nie no, ten był przed na przykład. Ty się za dużo The Walking Dead naoglądałeś i teraz nie, może... Nie, no robimy... Czekaj, O, mam czekoladę! Przecież nie trafisz żadnego zombie. Dojedziemy! Do boju! Tylko w drugą stronę masz jechać, pamiętaj, Gregory. Tak, wiem! Odpalam! Siadajcie! Jedziesz! Katna miała z tyłu siedzieć. Zły, no niedobry! Tyłu, no. Ale miałeś z tyłu w bagażniku siedzieć, bo tam wtedy widzisz... Ale tam kibel jest przecież! Ty tam nie zmieszczę. No to jest, masz kuwetę przenośną! Żeby nie narobić na siedzeniu. Jaką kuwetę? Przecież to kibel jest. Dobra, Katnap, słuchaj. Wyciągasz zombie z budynku. Nie, on nóż ma. Jak zwykle. On ma nóż. A ja wjeżdżam w tego zombie. Robimy test oficjalny. Katnap oficjalnie. Mam nadzieję, że jesteś ubezpieczony, bo w tym momencie właśnie Gregory cię weźmie i załatwi. Ja ci to mówię, nie? Będzie dobrze, Sharikan, wsiadaj. Dobra, uwaga, otwieram. Czekaj, bo on świat... Ej, biegnie! Biegnie, uciekaj! Uciekaj! Do nas! Atakuj! Czekaj! Ej! Działa! Działa? Znaczy, nie wiem, może go przygniotłeś po prostu samochodem. Nie, on żyje! On żyje! Kradnie nam kibel! Kibel nam kradnie! Katna walczy! Czekaj! Mamy benzynę! On nam kibel kradnie z bagażnika! Czekaj, już wyciągam! Gdzie on jest? Chodź tu, kurde! O, no i widzicie! Normalnie kibel chłop nam kradnie. Kurde, czemu mam... wywalam te piły. Czemu mam kałacha... Ej, oba kałachy mają tu infinite. What? Wazon! Dobra, Kata, masz jeszcze miejsce? Co? To jest światełko, możesz włączyć. Takie małe. No ale pajak daje światło znowu. Patrz, wow. I wszystko świeci. Ale to weź je. No wziąłem je. Zamontuj je tutaj, bo już ciemno. No montu... nie mogę go zamontować. O tak, będę... O, halogeny mamy z przodu. Ale wypas. Dobra, czekaj, włączę światła w samochodzie. Włącz światła, Gdzie jest to paliwo tu? Kanister zniknął! O, włączyłem światła. Dobra, mamy światełko. To jest czekolada? Znaczy, bo jest brązowe i takie podłużne, to nie wiem, bo tu zombie było wcześniej, mogło coś narobić po prostu w środku. Kata, ty masz dobry wzrok, bo jesteś kotem, to może ty pojedziesz. Nie, Sharikan, musisz Sharikan, patrz, tu jest paliwo, weź je. No i co mam z nim zrobić? Zatankuj. Aha, to patrzysz, stoisz na to i się patrzy, żebym ja... Bo ja nie mogę, właśnie ja się zepsułem, ja nie mogę. Straciłem, mam żółte papiery teraz. Jezus, ty jesteś... Dobra, pakujcie się do samochodu. Ej, wiecie, że w ogóle bardzo mało paliwa zużyliśmy przez ten kilometr? To mam teraz ja jechać? Tak. No? Ale to ci przekoloruję chyba samochód, jak się osiądę. No. No dobra, rodzinka. Zapnijcie pasy, bo jedziemy w naszą... Opony proszę mi naprawić, bo nie pojedziemy nigdzie. Dobra, jedziemy! Dobra, jestem! Dobra, prawo, gdzie jest... Sharikan, w prawo, prosto i w prawo. Na pewno? Tak, no. Tu droga powinna być. Okej. Okay. Lewo teraz, nie, teraz lewo. Nie, teraz tam. No czekaj, teraz... drogę muszę znaleźć. Nie, w tą stronę. Dobrze, no idziemy prosto, to teraz lekko... No nie! Teraz, no w którą stronę, w lewo czy prawo? Prawo drzewo. Ty wyłaś, ja prowadzę przecież. Jedziemy do tyłu, Catnap, nie? No bo zaraz... Tu jest budynek i tutaj ale będzie droga. Ale zarosło cały asfalt. No i co to jest? O, droga. I w prawo. Droga. To ja nie wiem, że to tu jest. Przecież to jest dramat. No dobra, wyłaź z tego samochodu, bo chcę teraz ja prowadzić. A, no dobra. Ale to wiedź na drogę chociaż. No nie, no na poboczu się staje przecież. Ale tylko my jeździmy tutaj, ludzie wymarli. A skąd wiesz? Ej, to bardzo niemiłe w stosunku do Sosnowiczan. Ej, ej! Benzynowa! Ej, to jest jakiś sklep, możemy te wazony w końcu sprzedać. To jest ten! To jest sklep? To jest mutant, uwaga, mutanty! Mutanty, ej, wyciągaj! Tam, wyciągaj kałacha! Gdzie on jest? Za tutaj, no... No gdzie? No ja też nie widzę. A tu! A, chciał mnie ukraść opony, ciad jeden. A ci złodzieje... Chodźcie, zatankujemy! Ej, oni tu mają pełno! Ej, czajcie to? Tu jest 20 litrów gazu! Ej, tu jest jakiś inny! Albo ja już nie mam, ja muszę znowu, minigana wyciągnąć. No to wyciągnij! To jest jakiś taki specjalny! Wow, co się stało? Play the game for 15 minut! Ale ja już to dostałem ostatnim razem, jak grałem już 15 minut! Tak! Nareszcie! Tak! Co? A, że mamy to. Ej, dobra, ej, tu jest batonik, jak ktoś potrzebuje, niech sobie zje, bo jest jeden i jest... O, to ja muszę! To... I tu jest cebula, to dla Gregorego, bo ty masz czekoladkę, to on dostanie cebulę. Ej! No musisz rosnąć zdrowy, tak? Ej, pakujcie to wszystko do tyłu, tutaj te wazy. Dobra, ale jeszcze chodź i zatankujemy. No tak, musimy zatankować, no przecież tu jest tyle benzyny, że głowa mała, nie? Tam jest mutant, ale za tym. Za czym? Zagrodzeniem. Mówię, to jest jakiś inny. O nie, nie sięga mi z dystrybutora teraz ten kabel. O najgorzej. Ty ej, no. Jeszcze mamy dużo oleju, ledwo co zużyliśmy. O, no tak, ten samochód jest bardzo dobry. Jestem w szoku. To ja myślałem, że wygrałem super sportowy samochód, a okazuje się, że to jest jakiś Fiat Maluch pomalowany po prostu na czerwono. A ten niby rodzinny, a jaki fantastyczny. Okay. Mutant! To mutant. No to zabij go. Ale po co? Jak i tak odjeżdżamy już. Słuchaj, zbierasz punkty. Zbierasz punkty i na stacji benzynowej wymieniasz potem za mutanty na kubek. Nie wiesz takich rzeczy? Wow. Co to jest? Jakiś twój stary chyba siedzi tu. Ty nie kojarzę typa. To jest mutant? Ej, czekaj, bo to buf jest. To jest buf. A nie, to jest bufowany mutant. Uratowałem was, dogodna wdzięczność. A, bum, zdeka z ciebie. Ej, mamy wodę! O, bier wodę. I mamy wazy! Więcej waz mamy! Wazy zbieramy, wazy, bo mi napisali kiedyś, że wazy są najdroższe w grze i one po 50-70 kapsli schodzą. Ciata, słuchaj, sikierę możesz mieć już teraz. Ale po co, ja mam nóż? Olej! Ile oleju! Olej! Olej ten olej! 7 litrów wygraliśmy! Nice, nie trzeba zrzutów zrobić. Pamiętasz ostatnim razem? 3 zrzuty, żadnego oleju nie było. Dramat na kółka. Otwórz mi silniczek, Catnap. O, już. Cyk, ile mamy? A, tylko pół litra wejdzie. Pakuj. Ej, mamy brązową farbę, możemy na kolor kupy przemalować samochód. Kto jest za? Tak, to fajny pomysł! Brązowy samochód będzie jak kupa wygląda, wtedy zombie nas nie będzie atakowało! No No i zobaczcie. Nie usiądź, tylko... O kurde, jak usiądziesz nad tym, to będzie ciekawie. Na czym mam usiąść? No na tej czekoladzie, patrz jak ją ustawiłem. Czekaj. Siedzenie zobacz. Bo ten spray to tak słabo sprayuje. I gdzie on ma niby usiąść? Aha, na to? To jest ręczny taki z tyłu, Catnap. Teraz ja kieruję, teraz moja kolej. Jeszcze ja chcę pojechać kawałek. No ale to mój samochód. No ale nie wiesz, gdzie się w olej wlewa nawet. Wodę. Wodę, no nie wiesz, do czego woda służy w chłodnicy. Ej, a to? Co? Woo! Nie! No, no i się pozbyliśmy właśnie naszego dynamitu. Ej, tam znajdziemy więcej. Czekaj, tylko drzwi zamknę z jednej strony. No, coś no, ale możesz po tej drodze jechać? No, ale możecie się cicho, to dziękuję bardzo. Fajnie byłoby lepszy silnik. No przecież ten samochód jeździ 200 km na godzinę prawie, no to jak chcesz jeszcze lepszy silnik? Jeszcze lepszy silnik! O Jezu, jaki on jest wielki! Czemu tu niebieskie światło? Otwórz drzwi! Strzelaj! Ogień zaporowy! Dobra, nie żyje! Ile benzyny tu jest! Ja, C4! C4? O, faktycznie. A nie używamy. Nie używamy. Nie ma Grzesia. On by użył. Tak, on by się wysadził, by się wsadził w tyłek. Co to jest niebieskie? Czemu tu się coś niebieskiego świeci? No światełko tam jest. Ej, katana! Tak! Katana! Taki większy nóż do smarowania chleba! Catnap, patrz! Ty jesteś taki ninja! Masz! Wow! Będziesz ninja teraz, jak w Kill Bill będziesz chodził i robił... Pistolet ci znalazłem! Patrz! Masz pistolet z nieskończoną amunicją. Bier pistolet. To sobie zamienię, czekaj. Słuchajcie, mamy... No teraz mamy wydupiany samochód. A teraz też mam nieskończoność. No i super. Zbierajcie kapsle, bo ich też tu dużo jest. Catnap, pomóż mi z paliwem. Nalejemy i jedziemy dalej. Gregory prowadzi teraz samochód. Ej, no ten samochód praktycznie nic nie zżera tego paliwa, on jest jakiś super. Ja myślałem, że im większy samochód w tej grze, to po prostu będzie brał więcej paliwa, ale tu logika jest odwrotna. Im większy samochód, tym mniej. No. Słuchajcie, to teraz możemy małe rzeczy olewać i jechać 1 milion na godzinę. Tak, teraz pojedziemy daleko. Tak. Ej, wiecie co? To autobus w takim razie generuje paliwo, idąc tą logiką. No tak! Chłopaki, jedziemy! Chodźcie. Ale jesteś super! Pakuj się, Kata! Jeszcze nie, szybko! Macham skrzydełkami, żeby szybciej było! No jedź, bo jest noc teraz. Jedziemy jak najdalej, teraz nie zatrzymujemy się, jedziemy do 10 000 metrów. A naszym zadaniem jest przejechać 20 000 metrów. Oczywiście to jest... 100 000! Ta, no. Po 20 się kończy droga chyba. Czekoladowe, ale... No nie! Nie jeździ! Zaciągam ręczny! Po co? Żeby nie odjechał. On nie odjedzie, Gregory, nie ma opcji. Ja myślę, że ja wiem, my potrzebujemy deski takiej, żeby zrobić taką sufit i żebyśmy to popchać. Sufit, no przecież ja cię zaraz... Wezmę te drzwi może. Ej, wiem, mam pomysł. Wejdę do środka i spróbuję otworzyć te drzwi z tej strony. Dwie zielone wazy, o mój Boże! O, patrz! Otworzyłem te drzwi i widzisz? Tak to się robi. Drzwiami trzeba zrobić po prostu. I teraz pod tym trzeba stanąć i podskakiwać. I jest! Udało się! Sharikan, bo tu chyba mamy lepszy silnik. Słuchaj. Ale nie znam się. Właśnie przewróciłem sam ten samochód. Czy on jest lepszy? Nie wiem, wsadzimy go do tego. No bo jest większy, nie? No tak, ale to jest samochód premium, więc nigdy nie wiadomo jak one działają. No właśnie, nie wiadomo na co on jeździ jeszcze. Wsadź go tu. Jak będzie szybciej, to nie wiem jak on będzie szybko jeździł, ale wydaje mi się, że chyba w nadświetlną wejdziemy. A, czyli on nie jeździ, dobra. Czyli te samochody nie jeżdżą na inne silniki. Też tak myślałem. Nie odpaliło. Czy tam coś jest jeszcze, Catnap, żeby się wycofać? Bazy. Mamy tam jeszcze... bazony. No to do tyłu. Dobra, wsiadajcie! Jedziemy, nie ma czasu! Wsiadaj, Sharikan! No siedzę. Ci na masce. Trzymaj się mocno! I tak gówno widzisz, to i tak nie potrzebujesz widzieć tam nic. Sharikan, idź do środka, bo 20 km na godzinę nie chcę jechać. Moja grupa dupa nie daje. Czekaj! Jeszcze raz coś powiesz na temat mojego tyłka. Ale jak ci wsadzę ten czekoladowy baton tam, gdzie światło nie dochodzi, Ja komplementuję, bo wiem, że ty dbasz o swoje 4 litery. Jedź. Drzewo tam było. W dupie mam, znaczy nie mam go w dupie, jedź. W dupie jedź. Masz drzewo? Jedź. Catnap, bo nie ma dźwięków syren, zrób syreny. Jo, ale po co na sygnale, przecież nie jedziemy. No jedziemy, mamy sygnał włączony. Odpalam. A, no to ijo, 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 ijo. Ale więcej życia w to, Catnap. Jaja! Okej, on już nie prowadzi. No to mamy życie. Nie ma. Bo wyskoczył mi mój nagle. Właśnie. Coś się stało z tym. A nie, czekaj, to jest tak krzywo? Gdzie my jesteśmy na jakimś molo? Ręczny! No ręczny, bo do rzeki wpłyniemy! Jest ręczny! Ej, czekaj, bo tu mostu nie ma! No jak jest, jak nie ma? Ej, no to... A bo to jest kładka! Musimy wjechać tu samochodem i przejechać na drugą stronę! Dobra, Sharikan, siadaj, będę cię nad ten... nawigował. Catnap, chodź, Catnap! Chodź, stań tu po drugiej stronie! Przy tej barierce i Sharikan musi między nas wjechać. To wjedzie w nas. Powoli, Sharikan powoli. Dobra, jeszcze dalej. Jeszcze. Dobra, stop. Dobra. Ej, bajeranckie, dobra, odpalaj to. Potrzebujemy paliwa. No co ty gadasz? A my nie mamy nic, prawda? Ale mieliśmy domek z tyłu. To musimy się cofnąć tam. Ale tam nie było paliwa. Jak to nie? Ale nie, bo nie sprawdziliśmy tego domku teraz tutaj z tyłu. No a to, to jest niedaleko, to może podbiegniemy tam. Kurde, nie pamiętam. A jest ciemno. No, to... ja bym pojechał samochodem i tak. Siadamy, Gregory, chodź tu. Ciapnap, jedziesz. Ej, mutanty są. Nie, sprintery. Kata pobroni nas. Zagazuj ich. No to nieźle. I nie ma benzyny. No to grubo. Ale lód. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym Gregory zamawia nam benzynę. Tak? Gregory! Ta! Dobra. Zamawia. Niech będzie. Leci. Otwórz buzię. Catnap, łap. Jechaj na samochód i nam zniszczy. Nie, na szczęście nie. Szybko... Opening! Olsztyn, dawać! Dobra, każdy ma swoją paletę. Dobra, ja zajmuję tą. To najpierw Sharikan otwiera paletę. No już, o, jest. Sharikan, paleta, pyk! Mamy benzynę. Dobra, nad stan tankujemy do samochodu od razu. Ja myślę, że możemy zabrać. Sharikan, naprawili zrzuty, one w końcu mają sens. Dostaliśmy paliwa do końca życia! Jej! Wszystko na dach pakujemy, tylko pamiętajcie, nie strzelcie czasami w to, bo wylecimy w powietrze razem z tym samochodem. Gregory, uratował święta! Ej, właśnie, po 10 000 metrach chyba są ci mieszkańcy z pistoletami, to tam musimy zdjąć wtedy tą benzynę, nas wysadzą. Dobra, chłopaki, wsiadajcie! No już! Jestem pod wrażeniem, że ten samochód jedzie! Jedziemy w złą stronę, ciapku! Tak, wiem, bo muszę wykręcić, bo ktoś zaparkował go w rowie. Spokojnie. Jeszcze? Nie, no jest okej. No dobra, parkowanie równoległe. Myślę, że możemy ci zaliczyć. O, spadł akta. A co jeżeli to jest na diesel na przykład, a nie na gaz? No to wracamy 4000 kilometrów. Co, już? No czekaj, zatankuję to do pełna. No do pełna tego lepiej nie tankujmy. Czekajcie! Ej, nie! Do tyłu! Przodu? Gdzie? No dobra. Tam! Jeżdżam! Jedź, dawaj! Bym się popchnął, ale tam nie wejdę! A czemu jestem na tym miejscu? Pchamy cię! Co się stało? No właśnie tam szybko, ja cię pcham! Jest czemno! Umarłem! Catnap, siadaj na kierowcę, szybko! Nie wsiądę tam, muszę z drugiej strony! To odwal drzwi! Wyciągnij... Podnieś mnie, usta zrób! Nie mogę teraz! Do przodu! No pciskam! No nie! Ratujcie ten samochód szybko! Nie! Też się utopiłem! Przecież to jest wody po kostki, jak można w niej się utopić? A bo to jest napęd na tylnie koła, od czego byś... Sharikan, przestań... Nie! Chyba, że... Bo w tym samochodzie trzeba było jechać do przodu. Nie zaciągnąłeś ręcznego? Właśnie zaciągnąłem, nim trzeba było jechać do przodu. Aha, z platformą. Ale głupota. Czekaj, gdzie jest... Catnap, coś ty zrobił? Nic nie zrobiłem. No to chłopaki, teraz to już na pewno nie damy rady. Koniec. Moi kochani, jeżeli odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych niesamowitych odcinkach u mnie na kanale. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!